Na frontach I wojny światowej walczyło ponad trzy miliony Polaków. Służyli oni w armiach państw zaborczych, których byli obywatelami. Zdarzało się, że musieli toczyć bratobójczą walkę przeciw swoim rodakom. Około pięćset tysięcy polskich żołnierzy zginęło podczas zmagań wojennych, a kilkaset tysięcy zostało rannych. Po wybuchu wojny rząd austriacki zgodził się na mobilizację polskich oddziałów strzeleckich w Galicji. Z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstała wówczas kompania kadrowa. Jej żołnierze 6 sierpnia 1914 roku przekroczyli granice Królestwa Polskiego, aby wzniecić antyrosyjskie powstanie. Ludność zamieszkująca te tereny nie poparła jednak planów Piłsudskiego. W tej sytuacji kompania kadrowa musiała wrócić do Krakowa, a władze austriackie zażądały jej rozwiązania. Pod koniec 1914 roku wraz z udziałem byłych żołnierzy kompanii kadrowej rozpoczęto formowanie legionów polskich u boku armii austriackiej. Nawiązywały one nazwą do tradycji legionów generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W grudniu utworzono pierwszą brygadę legionów polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Rok później powstały druga i trzecia brygada. W legionach służyło w sumie około dwadzieścia tysięcy żołnierzy. Walczyli oni przeciwko Rosjanom, między innymi pod opatowcem, łowczówkiem i rokitną. W 1917 roku niekorzystny dla państw centralnych przebieg wojny sprawił, że Piłsudski zmienił swoje koncepcje polityczne. Uznał, że walka przeciwko Entencie przestała służyć polskim interesom i należy się z niej wycofać. Taka okazja pojawiła się, gdy państwa centralne zażądały od legionistów złożenia nowej przysięgi wierności. Piłsudski wraz z większością polskich żołnierzy nie wyrazili na to zgody. Dlatego w lipcu 1917 roku pierwsza i trzecia brygada legionów zostały rozwiązane. Po tym wydarzeniu, zwanym kryzysem przesięgowym, Piłsudskiego oskarżono o bunt i uwięziono w twierdzy w Magdeburgu. Jedynie druga brygada, dowodzona przez generała Józefa Haller'a, pozostała wierna państwom centralnym aż do 1918 roku. Polskie oddziały powstawały także u boku Rosji. W 1914 roku utworzono Legion Puławski, który walczył z Niemcami na terenie Królestwa Polskiego. Jednak latem 1915 roku Królestwo Polskie zostało zajęte przez wojska niemieckie, i polskie oddziały musiały wycofać się na wschód. W 1917 roku. Po obaleniu caratu i utworzeniu rządu tymczasowego rozpoczęto starania o utworzenie armii polskiej w Rosji. Powstały wówczas trzy korpusy polskie. W skład drugiego korpusu weszła dawna druga brygada legionów polskich generała Józefa Hallera, która w lutym 1918 roku wypowiedziała posłuszeństwo państwom centralnym. Po podpisaniu przez bolszewików pokoju z Niemcami polskie korpusy miały zostać zlikwidowane. Mimo to drugi korpus odmówił rozwiązania i stoczył zaciekły bój z armią niemiecką podkaniowym. Wobec wyczerpania się zapasów amunicji Polacy musieli jednak złożyć broń. Generał Haller zdołał się wówczas wydostać z oblężenia i przedostać do Francji. Na początku I wojny światowej sprawa Polska nie była poruszana na arenie międzynarodowej. Władze państw zaborczych podejmowały tylko działania propagandowe, w odezwach odwoływały się do wydarzeń z historii, aby zdobyć dla siebie poparcie Polaków. Sytuacja zmieniła się pod koniec 1916 roku. Państwa centralne po krwawych walkach na froncie zachodnim zaczęły wówczas dotkliwie odczuwać skutki wojny. Niemieckie i austriackie władze wydały 5 listopada 1916 roku manifest podpisany przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier. Chciały w nim zachęcić Polaków do walki po swojej stronie. W dokumencie: Gwarantowano powstanie Królestwa Polskiego jako dziedzicznej monarchii konstytucyjnej. Zapowiedziano utworzenie polskiego wojska pod dowództwem niemieckim i austriackim. Sprawę granic Polski pozostawiono do rozstrzygnięcia w przyszłości. Akt 5 listopada, zwany również manifestem dwóch cesarzy, był pierwszym wydanym przez zaborców dokumentem, w którym wspomniano o odrodzeniu Polski. Wywołało to zainteresowanie innych państw sprawą Polaków. W następstwie opublikowania aktu 5 listopada w styczniu 1917 roku w Warszawie zebrała się tymczasowa Rada Stanu. We wrześniu tego samego roku zastąpiła ją Rada Regencyjna, która powołała pierwszy polski rząd. W Radzie Regencyjnej zasiedli arcybiskup warszawski, Aleksander Kakowski, prezydent Warszawy. Hrabia Zdzisław Lubomirski i przywódca polskich konserwatystów Hrabia Józef Ostrowski. Manifest państw centralnych zmusił Entente do zajęcia stanowiska w sprawie niepodległości Polski. W grudniu 1916 roku Czar Rosji Mikołaj II zapowiedział, że utworzy państwo Polskie z ziem trzech zaborów. Wkrótce po tej deklaracji car wskutek rewolucji lutowej abdykował. Nowy rosyjski rząd tymczasowy również zgodził się na powstanie państwa polskiego, ale połączonego sojuszem wojskowym z Rosją. Bolszewicy zaś głosili, że narody podległe Rosji powinny samodzielnie decydować o swojej przyszłości prawo do samostanowienia. Przełomowe znaczenie dla przyszłości Polski miało orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Udrowa Wilsona, wygłoszone w Kongresie Stanów Zjednoczonych 8 stycznia 1918 roku. W 14 punktach programu pokojowego Wilson przedstawił zasady, na których powinien opierać się powojenny światowy porządek. Punkt 13 dotyczył utworzenia państwa polskiego. 13 Musi zostać stworzone niepodległe państwo polskie, obejmujące terytoria zamieszkałe przez ludność niezaprzeczalnie polską i któremu musi zostać zapewniony wolny dostęp do morza. Niepodległość polityczna, gospodarcza oraz integralność terytoriów zamieszkałych przez tę ludność będą zagwarantowane przez konwencję międzynarodową. Amerykańskiego prezydenta poparły rządy Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch wzmocniło to pozycję Polski na paryskiej konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową. W latach 1919-1920 Polska uczestniczyła w obradach konferencji pokojowej w Paryżu. W skład polskiej delegacji wchodzili Ignacy Jan Paderewski Premier polskiego rządu i jednocześnie minister spraw zagranicznych, który w czasie I wojny światowej aktywnie działał w USA na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Roman Dmowski, przedstawiciel i założyciel Komitetu Narodowego Polskiego, KNP, działającego od 1917 roku w szwajcarskiej Lozannie który był uznawany przez państwa ententy za reprezentację narodu polskiego, Władysław Grabski, ekonomista, który dołączył do nich w kwietniu 1919 roku. Zadaniem delegatów było przedstawienie i obrona polskiego stanowiska podczas ustalania przyszłych granic Polski. W celu rozpatrzenia sprawy polskiej powołano specjalną komisję w marcu 1919 roku zaproponowała ona przekazanie Polsce górnego Śląska Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego z Gdańskiem oraz ziem na prawym brzegu Wisły, tak zwany powiśla. Sprzeciwiła się temu delegacja brytyjska. Ostatecznie postanowiono, że odrodzona Polska otrzyma Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Gdańsk i przyległe tereny będą wolnym miastem pod kontrolą międzynarodową, o przynależności Górnego Śląska, Warmii, Mazur i Powiśla przesądzą plebiscyty przeprowadzone wśród mieszkańców. 28 czerwca 1919 roku polscy delegaci swoimi podpisami zaakceptowali postanowienia Traktatu Wersalskiego. W 1917 roku prezydent Francji wydał zgodę na utworzenie na jej terytorium polskiej armii. Przyznano jej status samodzielnej i sprzymierzonej jednostki wojskowej. Duże zasługi w formowaniu polskich oddziałów miał Komitet Narodowy Polski Romana D'Mowskiego. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie sprawę polską propagował przedstawiciel KNP, znany pianista Ignacy Jan Padelewski. Dzięki niemu do polskiego wojska we Francji zaczęli wstępować również ochotnicy z oceanu. Pod koniec 1918 roku dowództwo nad nowymi siłami objął generał Józef Haller. Armia polska trafiła jednak na front zachodni dopiero pod koniec wojny. Wiosną 1919 roku wojsko liczące 70 tysięcy żołnierzy zostało przetransportowane do Polski. Od kolorów francuskich mundurów noszonych przez polskich żołnierzy oddziały nazywano błękitną armią.